Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jak widzicie jesteśmy z powrotem u Radana, tym razem wyposażeni w tarczkę oraz... no... nową magiczną pieczęć, która jest o jeden punkt lepsza oraz wzmacnia jeszcze bardziej... czarny płomień. I tak, no. Nie ma co więcej mówić. Mamy tarczkę, która, miejmy nadzieję, ochroni mnie wystarczająco bardzo, żeby nie zginąć od tych strzał. I tak, dzisiejszy cel jest bardzo prosty. O, dobra, jednak ryzykowanie się opłaca. Ale tak, właśnie dzisiejszy odcinek... super. A, źle wyczułem to wszystko. Ale dobrze, to nie jest trudne, jeśli się unika w stronę strzał, tak jak teraz patrzę. No ale tak, dzisiejszy cel... jest dosyć oczywisty, jak na mój gust. Okej, okay, zlawiłem. Nie ogarniam, że to ciągle na mnie się centruje. No, więc super odcinek zaczęty już tak perfekcyjnie po prostu. Ale dobra, mniejsza o to. A tak, dzisiaj chcę właśnie go pokonać nową strategią, bo mam tarczę, która teoretycznie może mnie ochronić przed niektórymi jego sztuczkami. No i mamy właśnie te płomienie, wszystko. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajnie byłoby nie otrzymać obrażeń w głupie sposoby, oczywiście, ale wiecie, ze mną bywa różnie. I tak, wiem, że można używać konia, jednak... wydaje mi się, że bez samego w sobie strugi jestem w stanie lepiej unikać tych strzał. Wiem, zaskakujące, ale... no. Więc tak, wzywamy trzech tutaj. Unik. Super. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy to był ciężki przewrót. Ale tak... bardzo mówię, że to był ciężki. Unik. Aha, tak, to są ciężkie przewroty jednak. Okej, teraz strzały lecą. Jak lecą strzały, to nawet nie ma co czekać. Bierzemy konia. I cel jest bardzo prosty. Zmusić go, żeby w końcu przestał... robić to, co zrobił. Okej, wziął konia. Gdzie są moje samony? Wszystkie? Idą, dobra, idą. A, chwila, nie mam statystyk na tą tarczę? Dopiero teraz zauważyłem, że nie mam statystyk na tarczę. Super, to nie mogę z niej korzystać. Ale okej, mniejsza. Jesteśmy tu, mamy wszystko przygotowane. To teraz tylko przeżyć. I tak, wiem, że mógłbym na totalnego noobka to zrobić i dosłownie unikać jakiejkolwiek walki z nim, tylko skupić się na przyzwaniu, ale wiecie, no, gdzie by była w tym zabawa? Raz na jakiś czas chociaż wypada rzucić tym płomyczkiem w niego. Chociaż oczywiście prędko to mi wyczerpie manę, a sam też nie mam za dużo rzeczy na manę, jestem i opem, który nie pomyślał o tym, żeby na taką bitwę przynieść więcej many teraz. Ale tak, widzę, że tu powoli mi niektórzy giną, ale życie mu za to ładnie schodzi. I tak. Aleksander padł. Więc wypatrujmy teraz znaków. O, super, po prostu super, straciliśmy konia. I jeszcze prawdopodobnie swoje życie. Nie, swojego życia na szczęście. Chciałem powiedzieć, że nie, ale jednak tak. Super, po prostu super. No nie wyszło. No ale tak, no widzicie chyba jaki będzie plan, więc... nadal szkoda mi tego konia. Taki olbrzym, takim malutkim koniku. No cóż. Ale dobra, dobra. Full focus, nie ma co się przejmować moimi znamieniami. A jedyne co to... jedyne co mógłbym w sumie zrobić to coś takiego. I tak, wiem, że to jest ryzykowne, ale... powiem wam szczerze, tam jeden raz jeszcze mogę. A zamiast 90 mieć 112, no chyba dać dodatkowe jakieś rzucenie. I w sumie jak to zrobię, to teraz mogę z powrotem wziąć tarczę. I tym razem już tak rzeczywiście mamy na nim statystyki, więc wiecie, można się bawić. Dobra, dobra. Za dużo już się tam przejmuję tym wszystkim. Po prostu walczmy. I tak, jestem świadom tego, że pewnie jest milion rzeczy, które są prostsze i mógłbym odpuścić sobie to, ale wiecie, to... o, jest moje wyzwanie, to jest mój cel. Osobisty, tak sobie dałem, skoro
wątek, jakiś taki poważniejszy zadań wymaga ode mnie pokonania go. A ja chcę zrobić ten wątek, to tak po prostu, żeby nie było najprościej we świecie, no, będę go robił, więc tak. Jeśli wymaga do pokonania tego dziada, no to będziemy z tym dziadem walczyć. Okej, na koniec też da się tego unikać. Nie wiem, czy jest takie łatwe. Ja bym powiedział, że trochę trudniej. Chociaż nie, dobra, jak się biegnie ciągle w jedną stronę, to nie jest tak źle. Dobra. Ekipę chyba mamy. To teraz tylko ładny płomyk. Trafione, super. I tak. Wiecie co, w ogóle tutaj Golden Oath, inne tego typu rzeczy. I wybaczcie, że mówię tak po angielsku, ale tak, to złota przysięga, chyba taka zdolność była, albo to była święta przysięga? Nie, święta była chyba gdzie indziej, tylko była złota, ale mniejsza. Wiecie, ale te wszystkie przysięgi, buffy, jakieś takie jeszcze, które oddziałują na samą drużynę, by się przydały i to bardzo. Dzięki temu mógłbym skuteczniej wzmocnić po prostu sojuszników, którzy potem mogliby mi go pokonać. Ale dobra, padają. A to nie jest znak. To nie jest znak, muszę znaleźć znaki. Bez tych znaków będzie ciężko. Oczywiście. Okej, łyknijmy na spokojnie. I wyszukujmy znaków, dobra, jest jakiś. Widzę pierwszego znaka. Jest to... nawet nie wiem kto. Więc jeśli to jest jakiś no name, to cóż, mogłoby być lepiej, ale ważne, że coś jest. I chyba widzę kolejnego. A, oczywiście. Musiałem stracić konia, żeby to jeszcze utrudnić. O, co ciekawe, to chyba darmowe przywołanie mi dało? A przynajmniej tak to wyglądało, wiecie, bo nie kazał mi płacić. A, proszę, chodźcie wszyscy. Mamy tutaj bitwę, którą trzeba w końcu wygrać. Jest tam jeszcze jakiś znak, czy to bug? Nie, dobra, jest znak. Więc chodźcie wszyscy, którzy jesteście w stanie walczyć. Musimy to w końcu... no, przezwyciężyć. Okej. Nie umiem. Zdecydowanie nie umiem z nim walczyć. No, dobra. Jest teraz znacznie lepiej, muszę wam przyznać. Jak mamy tą runę. Nie mówię tu o obrażeniach, ale patrzcie ile... o ile więcej mogę tego używać. O nie. Cholera nie. Tylko nie to. Dobra! Udało się go uniknąć! Udało się go uniknąć! Nareszcie! Pierwszy raz udało się go uniknąć. Teraz tylko wezmę wystarczająco dużo wsparcia i może nawet nam się uda go pokonać. Wiecie, to byłoby super. Kasztelan Jeren? Czy jakoś tak? Kto to jest? Halo? Jakoś takiego chyba wcześniej nie było. O nie, nie podoba mi się to. Znaczy najbardziej tak mi się nie podobają jego skałki nad głową. Ale cóż, trzeba zaryzykować. Trzeba zaryzykować, żeby ognia mu dać. Nawet jeśli te skałki miałyby mnie trafić. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Dobra. Oj, głupi jestem, znowu nie przygotowałem tych, jak to się nazywa. Rodzynków. Oj, tak, jestem bardzo głupi. Kolejni giną, sojusznicy. Ale damy radę, musimy dać radę. Nie mogę tak lamić wiecznie. I tak, wiem, że pewnie najbardziej noobską strategię z noobskich strategii tutaj stosuję. Korzystając ze wsparcia tych wszystkich NPC-ów, jeszcze przegrywam. Ale ja gram po swojemu, ja mówiłem. Ja robię tak, jak ja bym to zrobił. Jeśli gra mi oferuje takie ciekawe opcje, to nie będę, wiecie, celowo utrudniał życia. Co to za jakieś... coś. Dobra, mniejsza. Zginiesz w czarnym ogniu, po prostu radanie. Tym razem nie ma szans, żebym poległ. O, nie podoba mi się to. A, dobra, to tylko te kulki. Których chyba... a, lepiej, żebym unikał na koniu jednak. Tak, to był największy błąd, jaki mogłem zrobić. Zsiąść z konia, jak tak teraz myślę. Tak, jednak tutaj trzeba być ciągle na koniu. Nawet jeśli łatwiej unikać czegoś piechotą,
na pieszo po prostu tu najczęściej tak się za szybko zginia. Tak to koń, z tego co uważam, przyjmuje na siebie jakiś procent obrażeń przynajmniej. Widzę jakiś znak, widzę znak, dobra. A nie, to chyba jest po prostu tak, że te znaki pojawiają się w różnych miejscach. Jeśli nie przyzwiemy go tam, to właśnie jest tutaj tak jakby inne miejsce, w którym on też występuje. Dobra, dostał z czarnego ognia. Dostaniesz jeszcze raz, gościu. Jeszcze raz może? Nie! Nie wierzę! Jeden cios, głupi! Oj, aż wylnąłem w mikrofona. Byłem zbyt chciwy. No ale dobra. Zrobię jeszcze niewielką zmianę. O ile to wpływa na ilość many, co może być warto. O, nie, na skupienie nie wpływa. Ale okej, dobra. Kończy mi się buki runiczne, niedobrze. Ale nie mogę bez nich walczyć. W sumie tarcza też mi jest do niczego potrzebna. No i cóż, widzimy się, jak znowu będę blisko wykonania Redana. Dobra, jesteśmy blisko tego sukcesu. I muszę wam przyznać jedną rzecz. W takim momencie jak ten cieszę się, że inwestowałem tak dużo w wiarę. Czarny płoń po prostu tak pomaga w niektórych sytuacjach, że... gdyby nie on, czuję, że po prostu nigdy nie miał nawet najmniejszych szans wygrać. A teraz pora na jego wiercący atak, który jest bardzo niebezpieczny, jeśli mnie trafi. I czarny płomieniu wykończ gościa. Dziękuję bardzo. To było wyzwanie, ale udało się. Wielki run Radana jest nasz. Oraz wizerunek gwiezdnej plagi. Achievement za Radana zdobyty. Tak przy okazji, więc super. Niestety nie wiem jeszcze, gdzie się udać w poszukiwaniu aktywacji tego runa, ale tak. Jest dobrze i patrzcie, gwiazdy znowu ruszyły. Faktycznie. Nasza nauczycielka magii miała rację. Udało nam się. A dość ciekawe, że tak teraz wszystkie ruszają tak strasznie szybko, w ogóle tak... niczym jakieś statki kosmiczne, jakaś plaga czy coś i... Okej, coś... chyba gdzieś jakaś gwiazda spadła. Ale mniejsza o to teraz. Wow. Nawet nie wiecie, jaka to jest satysfakcja. Niech to będzie noobski sposób, niech to będzie coś niegodnego. Mówcie jak chcecie. Ja jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. I to bardzo. Gorzej tylko, że wiecie, no, kończą mi się runiczne łuki. Ale tak, skoro już jeszcze przy tym jesteśmy, to do widzenia mi z tym. Wraca statystyka standardowa. No niestety. Jednak to jest istotniejsze i... Będę tego żałował bardzo, ale niech będzie, że wracamy do tego. Znowu chodzimy na dwie pieczęcie. I tak, standardowa pieczęć powraca. Nie, dobra, no niech będzie już ta. Tak niby nie chciałem tej, bo czarny płomień i tak dalej, no ale... Bądźmy szczerzy. Już chyba udowodniłem do tego momentu, że ta moja postać raczej jakimś świętoszkiem nie jest. Raczej chwyta się już każdej możliwej metody, żeby tylko osiągnąć sukces. Więc tak, nie udawajmy, że jestem jakimś pokornym sługą dwóch palców czy coś. Nie. Czarny płomień jest po prostu elementem, który pozwala nam przezwyciężyć najgorszych oponentów, to... zasłużył na to, żeby nosić jego pieczęć ze sobą. I... co ciekawe, jest tutaj i Blight, i Aleksander, więc pogadajmy z nimi. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. No, zdecydowanie. To Nokra. Irani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more. For Mistress Rani. Okay. Dobra. My only purpose is the curtains rising. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fang. Okay. On the final act. Okej, dobra. Dobra, Blight, to jest imponujący tekst i w ogóle, tak.
Zdecydowanie chcę w tym uczestniczyć, ale dobra, póki co pogadajmy jeszcze z nim. Hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward. Nieprawda, walczyłeś do końca, przyjacielu. Hardly stand to face one such as you. Nie przesadzaj. But don't you think I've given up just yet? As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. No, oczywiście, oczywiście, Aleksandrze. Oczywiście. Just you wait. Dobra. Ale tak, skoro to mamy za sobą, to... To w sumie co teraz? Pierwsze co to może warto by było pomyśleć o tym, żeby poczytać o tym wielkim runie. Wiecie, jakaś taka podpowiedź, gdzie znaleźć coś do aktywowania go. Odszukaj boską wieżę Kelid, która leży nad przepaścią na brzegu Smoczych Kurhanów. Błagam, nie. Najgorsze jest to, że wiecie, tak nawet nie do końca mam pomysł, gdzie to może być, chyba że to to. Ale tak, a może tutaj coś? Aż zobaczę, jak to wygląda tu. O, nie to, tutaj. Okej, dobra, czyli to powinno być tutaj. Dobra, no to zaznaczymy, pójdziemy tam. Ale zanim to wszystko, co... Chciałbym, wiecie, zwiedzić może chociaż trochę ten zamek, zobaczyć, co tu się dzieje teraz, kiedy... No, Radahn jest pokonany. Czy są tu jakieś skarby, cokolwiek? Pierwsza rzecz, a druga? No, pokonaliśmy kolejnego tego z odłamkiem, więc wydaje mi się, że warto byłoby też potem wrócić, wiecie, do stoła. Bo w końcu to przy stole ewentualnie mogą wyniknąć jakieś te niezwykłości, że tak dziwnie powiem. Co ciekawe, nadal tu siedzą. W postaci duchów, w postaci żywej. Ona się tylko ukłania nadal. Słuszka palców. Nadal jest to takie, można powiedzieć, cenie tego wszystkiego, super. A tego gościa jeszcze nie ma. Ha. To się jeszcze coś zmieniło? Poza tym, że chyba wcześniej nie było tych złotych okruchów wszędzie. I nie jestem pewien coś... Nie, to myślałem, że to krew, ale to chyba jakieś dywany, więc to było. Chociaż... To też tu leżało? Kamień piąteczka. Miło. Tylko, że ja potrzebuję siódemki. Nie piątki. Siódemki. Ale dobra. Zobaczmy jeszcze kawałek dalej, wiecie, może gdzieś będzie. O, teraz tutaj siedzi ten dziadek. No dobra. At last. The war festival has ended. Brave champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. Festering with rot and crippled by madness. All he wanted was an honorable death. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion. It's time I went. May we meet again, if the fates... Okej. Okay. No, czyli w sumie nic ważnego. Ale tak, no satysfakcja jest. Być nazwanym czempionem, który pokonał najpotężniejszego z półbogów roztrzaskania. Też jest to nie byle co. I wiecie co? Tak jeszcze wam tylko powiem. Jeśli rzeczywiście on był tym najpotężniejszym, najsilniejszym i w ogóle, to coś mi się wydaje, że jesteśmy w stanie już pokonać pozostałych. Ilu by ich nie było. No ale tak, póki co się tym przejmujmy.
I po prostu zwiedźmy, co się da w tej cytadeli, fortecy, jak zwał tak zwał. Co ciekawe, jest to naprawdę pusto. I nie wiem, czy z tego powodu się bardziej cieszyć, czy niepokoić, ale... Ale tak, jest tej cisza i spokój. No, może się nawet okaże, że jednak ta lokacja nie była tutaj do zwiedzania jako tako, tylko dosłownie. Mieliśmy tu tylko przyjść, pokonać gościa i do widzenia. Chociaż nie, jest tutaj ten taki koteczek. Więc no. O, żeby jeden. Dużo ich tutaj. Oj, to chyba nie dam rady w takim razie tutaj bezpiecznie tworzyć drzwi. Bez umierania. Chyba, że będzie mi się chciało i na nubka po prostu przezwyciężymy. A no tak, zapomniałem już czemu nie lubiłem czarnego ognia i tym podobnych. No. Zapomniałem, że po prostu wszyscy tego unikają. A błyskawic, co ciekawe, niby też, ale wiecie, nie tak często. A i przy okazji jeszcze to. Nie wiem. Za daleko są te kotki teraz. Słyszysz jeszcze skarabeusza, nie, najgorzej. Dobra, dobra, halo, szybciej. Może po prostu je zignorujmy i spróbujmy przeżyć. Tak. Kamień Kowalski 4. Super, tylko no nie chcę umierać. Ja chcę żyć. Więc no. A, z tego co widzę mogłem trafiać jeden drugiego, więc... O, jeszcze... Nie wydaje się, żeby zadawały aż takie olbrzymie obrażenia. Gorzej tylko, że... A nie, mam butelki, już myślałem, wiecie, że moich butelek nie ma. Dobra, poza tym, że są szybkie naprawdę i są dwa, to chyba nie jest aż tak groźnie. Albo jest. Wiecie, teraz mam Kamień Kowalski 4 jeszcze i krew bestii i starkieł. Okej. Okay. Czyli to są jakieś elitki. Okej. Okay. Kamień 4 i Kamień 4, krew bestii, starkieł. Dobra. Czwórki, więc nie jest aż tak super, ale wiecie, no, ja się będę cieszył tak ze wszystkiego. Najbardziej tak się cieszę z tego, że słyszę żuczka. Żuczek z butelką. Tylko z butelką, albo aż z butelką, wiecie, w zależności od tego, jak na to patrzeć. Nie będę narzekał, tak czy siak, bo to jest dobre znalezisko. Ale no. Bo sprawy ważne i ważniejsze od żuczka z butelką, ważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli tutaj jakieś przejście, sposoby na zwiedzanie i tak dalej. W ogóle naprawdę dziwne jest to, wiecie. Wszystko, że jest tak pusto i w ogóle. Patrząc na to, ile tu jest stanowisk jakichś bojowych i w ogóle. Ale najwidoczniej jest tu po prostu cicho, spokojnie i tyle. Nie ma drugiego dna do tej sprawy, ani nic. Chyba, że da się tu jakoś inaczej wejść, przeszukać to wszystko w inny sposób, nie wiem. Może kiedyś. Ale tak, skoro gra nie oferuje mi teraz takich możliwości, co... Jeśli się mylę co do tego zamku, dajcie znać. I wtedy przyjdziemy jeszcze raz, a póki co z tyłu utraconej łaski. Zobaczmy, czy są jakieś nowe rzeczy i przede wszystkim... co teraz możemy stworzyć z tego wspomnienia poradanie. Najpierw tu, potem pogadajmy z pozostałym, wiecie, postaciami, ale póki co tak. Look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there. The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree. And an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore.
restore the Golden Order, the Fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Sakwa na talizman. Go forth, become Elden Lord. Może mieć teraz 3 talizmany. O co chodzi? O, teraz mamy o królowie Marice i otrzymaj wyposażenie czempionów, coś nowego. A co tu mamy? Wielki miecz gwiezdnej plagi. Olbrzymie miecz, wow. I lwi wielki łuk. O, to nawet byśmy mogli ubrać. Ale póki co nie biorę. Zobaczmy jeszcze, otrzymaj wyposażenie czempionów. Możemy tej zbroi Radana kupować i jego włócznie. Okej. O, wow. Okej. A póki co może jeszcze posłuchajmy o królowej. I wiecie, skupmy się na tym wszystkim wokół. Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree, a grim punishment for shattering the Order, despite her godhood. The Fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence, but even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The Fingers have willed it so. Now you may go. Now go forth. Let the words... Tak, niech prowadzą ci słowa palców. Ej, no cóż. Wow. Wow, dużo się dzieje. Tyle w sumie mogę powiedzieć. Zobaczmy, co on coś powie. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished, and we must answer the call of grace. Okej. Wow. Ja, no, nie wiem, co więcej mówić. Ale jest sporo sukces, więc zobaczmy, czy coś nowego się pojawiło tutaj. O, niestety nie. Ale tak, ja od razu mówię, wezmę sobie to wszystko. Tutaj nadal nie idę, zgodnie z tym, jak prosiła nasza towarzyszka od duchów. Zainwestujemy sobie dalej statystyki w witalność, bo w sumie w co innego. No, jak mówię, do 40. Doba zwiedzi 40, potem będziemy myśleć o czymś innym. No i zobaczmy jeszcze ostatnie pokoje. Ostatnie postacie, wszystko. Czy ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Okej, dobra. Nic tutaj. A nasz towarzysz Kowal? Nie, nic. Ej, smutne to. No ale dobra. Skoro taka jest wasza wola, to... myślałem, że tu się otworzyło. Ale nie. No i skoro nic nie ma, to... to po prostu... chodźmy z tym, co mamy. Zająć się czymś więcej. Tylko nie wiem, od czego by tu zacząć. A nie, to jest wieczne więzienie, co to było? Okej. Okay. A nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Chyba takiego. Jedno, co mi przychodzi do głowy, to sprowadzić to miejsce, albo... Zresztą nie. Chciałbym... to najbardziej przychodzi tak na myśl, ale...
To jest ważniejsze. Musimy pogadać z naszą szanowną wiedźmą Rani, która jest teraz w sumie naszą władczynią. Prawda jest taka, że ten... Nie przykuwam wielkiej uwagi do tego wątku, ale wydaje się być chyba jednym z najbardziej rozwiniętych i w ramach możliwości chciałbym po prostu, wiecie, ukończyć go i może nawet, powiedzmy, odgrywać tą postać później już zgodnie z tym, jak tutaj to by sugerowało wszystko. No ile coś będzie, wiecie, tutaj takie sugerująco. Ale dobra, mniejsza. I czy się przebudziła? Nie, nadal śpi. Aha. Dobra. Czyli tak. Nadal nie wiemy, gdzie spadła ta cała gwiazda. Chyba, że tutaj coś się pokazało, gdzieś coś. O, nie. Dosłownie nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło na mapie, więc... No niestety, gdziekolwiek spadła, będzie musieli sami tego poszukać, chyba że gdzieś coś zobaczy nagle znak tego Blyda. Ale z tego co widzę, to nie ma nigdzie. No trudno. No to ten. Skoro nie ma niczego innego, to jedziemy zająć się najlepszą sprawą, jaka jest, czyli do wieży. Aktywować kolejną wielką runę. Nie wiem, jakie będzie, wiecie, jej działanie i czy wymienimy równego Drika na nią. Też podejrzewam, że tak. W końcu to jest runa, którą było dużo ciężej zdobyć, więc nędzicie będzie miała jakieś lepsze efekty, chociaż może, od razu mówię, to jest tylko teoria. Podejrzewam, że może mieć w sumie takie fajne działanie, że może właśnie tu będzie wzmacniało konkretne statystyki już. Na przykład plus 10, plus 15. Albo chociaż więcej niż plus 5. Ale wiecie, tylko w konkretnych obszarach. Byłoby super. Bo wiecie, no jak już po prostu właśnie by było... Dobra, za dużo mówię, bo wiecie. No ale tak, jak można się domyślić, jeśli ktoś gra pod siłę, to raczej nie potrzebuje czasem wielkich bonusów plus 5 do zręczności czy coś. A to tutaj? To jest ta wieża? A może to tu nie jest to? W sumie sam już nie wiem. No wygląda jakby to mogło być to chociaż z drugiej strony. A. Trochę dziwne. No ale okej. Zaryzykujmy. Pozwiedzajmy i zobaczmy. Mhm. Super. Chociaż nie wygląda mi to zbyt, wiecie, tak znowu mówię, to niepotrzebne, to wiecie. Ale nie wygląda to zbyt dobrze. Nie, obawiam się, że stracimy tylko na tym aktywację wielkiego runa. Trochę ciężko się tutaj poruszać, tak żeby to nie wyglądało, jakbym tutaj nie powinien być. Chociaż może się uda jakoś coś tak wykminić. Dobra, bardzo wytrzymali, ale to akurat się tego spodziewałem. W końcu jesteśmy... No, w Smoczych Kurhanach. Dobrze. Jeśli się nie mylę, żeby się dostać tam, gdzie chcemy, potencjalnie trzeba iść na szczyt, więc tak... Coraz to wyżej trzeba się udać. Miejmy nadzieję, że znajdziemy tego, czego szukam. I no, wracając jeszcze do tej runy samej. Jeśli moja teoria z tymi statystykami się okaże prawdziwa, to wiecie, jakich bym najbardziej chciał? Patrząc na to, jaki jest Radan, w sumie co o nim widziałem, posługiwał się kamieniami grawitacyjnymi w ogóle, co... mogło dać takie jakby wrażenie, czy mi by dało sugestię, że prawdopodobnie jego runa... Prawdopodobnie, muszę trochę wyraźniej mówić, zapominam o tym ciągle, ale tak, prawdopodobnie jego runa powinna być, a moim zdaniem, od siły. I ewentualnie, jeśli nie siły, to może... Właśnie jako, że używa grawitacji, to trochę inteligencji. Ewentualnie żywotność. Miałoby to sens. A tędy nie przejdę. Czyli chyba rzeczywiście trzeba tam pójść i spaść. Kurczę, nienawidzę takich rzeczy. Za dużo skojarzeń z gzymsami. A jak wiecie, gzymsy nie są niczym przyjemnym. No, w ogóle patrzcie, drzewko widać bardzo dobrze z tego miejsca. No, okej, okay. A teraz tutaj. Wow, chyba to wymyśliłem w miarę sensownie. I teraz tutaj skok, żeby na pewno nie spaść. A tak, pozbyć się tego gościa. Najpierw nie umierając przy tym. Halo? No! Czy wy to widzieliście?
było głupie. Nawet nie mogę mu nika zrobić, bo on od razu... Znowu uderzył w mikrofon, super. Od razu po prostu mnie spychał. No i tak cztery zepchnięcia i nagle po wszystkim. Nawet jeśli to jest ta wieża, powiem szczerze, że to zagranie mnie odechciało. Od spotkania z... i sprawdzenia działania tej runy. Nakładam znowu w takim razie Godricka. Godrick nie... Nie pamiętam, czy to był Godrick, czy teraz mylę, czy to był Godwin, czy Godfrey. Nie, Godfrey to na pewno był ten pierwszy eldeński lord. Ale tak, mogę mylić. I Godrick, tak, jednak Godrick. Dobra, to kiedy indziej się tym zajmiemy, a teraz... Teraz w sumie nie wiem co. Chociaż... Mam jedną teorię. Pamiętacie... A, jak ten... Pewno się tutaj... Ale właśnie jak nam Blight mówił w sumie o tym, gdzie szukał tego wejścia, tego miasta, też ostatecznie wlazł do studni. I tak, sama studnia jest w tym obszarze. Z tego obszaru widział to wielkie miasto. My też tam byliśmy teoretycznie. Ale się poddało, bo tam był ten głupi gościu. Teraz tu kometa spadła gdzieś. I mam się spotkać tam, gdzie spadła. Może to być głupie gadanie, ale... Wydaje mi się, jeśli to ma być związane z tym i... Może nawet dać nam wejście, w szczególności, że tutaj chyba mówił nawet o tym... Nawet mówił właśnie o tym, że wejście jest otwarte teraz, czy coś. Chyba, że coś plączę. Podkreślam, mogę mocno plątać, bo wiecie, no ja zawsze mylę takie rzeczy. To może gdzieś spadła tutaj. No, a w takiej sytuacji najlepiej byłoby po prostu teraz tutaj pobiegać i poszukać. Chociaż... Problem w tym, że no, obszar jest spory. Ja nie wszędzie nawet byłem. Nie wiem, jak poznać, gdzie jest to coś. Chociaż może to będzie oczywiste. Nie wiem, jakiś promień światła albo jakiś symbol. W sumie cokolwiek. Chociaż dobra. A tutaj znalazłem cmentarz? Tak, to taki, na którym jeszcze nie było. Gałązka ofiarna. Fajnie by było, gdybym w sumie wiedział, do czego w ogóle ta gałązka jeszcze jest potrzebna. Że obstawiam, że kiedyś można było to mówione, ale ja jak zwykle nie pamiętam. Nie wiem, czemu jakbym kojarzył te gałązki ofiarne, a z drugiej strony nawet nie kojarzę, do czego to służy, więc tak, trochę takie mocno zmieszane. Dobra, giń. Giń, jełopie. Też giń. W ogóle trupki. Nie lubię tych trupków. A może powinienem wyciągnąć mój święty mieczek plus 3, czy tam plus ile to było w ogóle. Jakbym się pozbył, wiecie, tutaj... A konieczności... walki z nimi ponownie. Ale nie, nawet mi się nie chce. Jeśli mam być całkowicie szczerym, więc tak. Zobaczmy, co ten cmentarz jeszcze ma do zaoferowania. Nie chce mi się bawić w zatrucie, więc masz tutaj z czarnego płomienia, ciesz się. Okej, ty nie plujesz trucizną, co ciebie ubijemy ręcznie. Okej. Super. No, ale dostałem truciznę, ale już... Już mi szczerze z tym wszystko jedno. Nawet nie jest jakoś szczególnie groźna dla mnie chyba. No, ale dla świętego spokoju zjemy i tak pastylki antyzatruciowe. Miałem tego wielkiego kwiatka, chociaż nie wiem, co by to miało mi dać. No i pewnie będziemy biegać dalej pogrobnie bez... Bez powodu, bo znając, że cię źle zinterpretowałem wszystko, co ty sobie teraz wymyśliłem. I ta cała... gwiazda, może to nawet nie tyle co spadło, co było jakimś tylko... informacją o tym, że właśnie teraz coś można zrobić, ale to jakoś inaczej? Albo tak... Albo faktycznie to gdzieś tutaj walnęło i... I coś jest teraz inaczej. I szczerze ciężko mi to stwierdzić. Jak mówię, ze sobą znam to miejsce, jakoś tak przyznaję szczerze, nie pobiegałem tu nigdy. Chociaż jadę teraz ścieżką. Tak, ja teraz jadę ścieżką.
Tam widzę zamek. Dobra, to tego na pewno nie było. Tego na pewno nie było, tylko... co teraz w sumie? Może poszukajmy Blyda? Tak? Blyd, halo? Jesteś tu? Wow. Imponujące. Ale takie, nie ma Blyda, co na koniu oczywiście, bo jakby inaczej. Rozejści i może pozwiedzać tę dziurę, chociaż pewnie wejście tutaj równa się śmierć. Znajdziecie jeszcze od złej strony, tutaj jestem czy coś. Albo tutaj nie powinno się na koniu, tylko powinno się skoczyć tam od razu do wody. Czy coś, nie wiem. Chociaż w sumie, nawet nie jestem pewien, czy nasza postać tu umie pływać. Obstawiam, że pewnie nie. Wiem, to chyba Sekiro było tylko jedyną grą, gdzie właśnie dało się pływać z porywów From Software. A też właśnie Elden Ring powstał po Sekiro, więc potencjalnie też może da się. I ostrożnie, koń. I wow, no nie spodziewałem się nigdy, że będę po takich wyłomach tutaj biegał. No dobra, w ogóle po Elden Ringu spodziewałem się całkowicie innych rzeczy niż jakieś takie niewielkie motywy zatrzymania gwiazd, astrologii, jakieś takie palce. Chociaż o kończynach to słyszałem od początku, że będą dosyć istotne. Też mogę tu z góry powiedzieć, pewnie były bardzo błędne sformułowania, albo źle czytałem te rzeczy, ale w ogóle był pierwszy odpowiedzi Elden Ringa, to nie wiem czemu. Gdzieś mi się obiło uszy, że ponoć właśnie to miał być jakiś system tego, że magia wyniszczy nasze ciało, będziemy musieli od nowa, powiedzmy, przybrać sobie kończyny wrogów, albo jakieś protezy metalowe, żeby móc w ogóle dalej funkcjonować, czy coś. Nie pamiętam, czy to były prawdziwe rzeczy, czy tylko takie były teorie. Wiem tylko, że tak pokazali tam jedną postać właśnie z metaliczną całą ręką. Chyba. Można by się tego tak stwierdzili. Ja bym powiedział naprawdę, kiedy to było, jak to było, ale no, z przykrością stwierdzam, że nie pamiętam. Kojarzę tylko, że coś takiego było chyba mówione. A jeśli się mylę, to tak. Widać, jak dobrze śledziłem zapowiedzi dawne. Chociaż to było jeszcze lata temu, wiecie. Więc, no. Możliwe, że to było kiedyś tak mówione. Czytajcie, dziennikarze sobie to wymyślili. Albo coś zmieniło się. A może nigdy nie było wspominane i tylko ja źle kojarzę. Wiem tylko, że no. Jeśli chodzi o gry, gdzie kończyny miały znaczenie. Poza tym, że tutaj, no, widać, że jest jakaś fiksacja na punkcie tych palców. A to tak, to chyba tylko Sekiro. Ze tą wspaniałą mechaniką. Mówię wspaniałą, bo to naprawdę było, wiecie, fajne. Ale tak, ze swoją mechaniką protezy. Która w sumie była istotna w ogóle do przejścia gry jako tako, jeśli się nie mylę. A chyba tak, no. Nie ma co się oszukiwać, bez tej protezy nie dałoby się przejść wielu elementów gry i... No, Kron Wieczne Miasto. Ponownie. Tylko tym razem wygląda to zgoła inaczej niż wtedy. Wtedy byliśmy, wiecie, na jakiejś skałce w ogóle odosobnione. Ja tutaj teraz dach za dachem, dach za dachem. Okej. Okay. O nie. Za dużo gzymsów. Za dużo gzymsów. Źle mi się takie rzeczy kojarzą. Okej. Okay. Wiecie, teraz niby mogę skakać, więc tak. Teoretycznie teraz mam większą władzę, kontrolę i nie jest to chyba aż tak źle. Drugiej... O, złe wspomnienia nadal zostają. Jeszcze słyszę Skarabeusza. Gdzieś co najgorzej. I naszymi wrogami swoją drogą w tym miejscu są bloby. Glut, bloby, jak złotych zwał. Okej. Okay. Nie są jakoś szczególnie mocne. W sensie łatwo ich pokonać. Z mojej kosy. Więc może... Nie będzie aż tak źle. Nie gorzej tylko, że tego żuczka gdzieś znowu słyszę. A ja nie lubię słyszeć żuczków i nie wiedzieć, gdzie są żuczki. Okej, kolejny blob. Okej. Okay. Bloby sobie w sobie też jakoś wielce nie biją. Pewnie jak są w grupie, to łatwiej mnie im podejść czy coś, ale tak. Też jestem zadowolony z tego. Lokacja nie wydaje się być nie na miejscu. Uuu, jeszcze ruch komuniczny. Co ja powiedziałem, to chat na pewno powiedział? Róg runiczny? Łuk runiczny. Tak, teraz lepiej. Gdzie ten żuczek swoją drogą?
Może nie jest w budynku jakimś cudem? Nie. Nie, chyba nie, ale upina srebrne łzy. Ja go słyszę. Mam nadzieję, że wy też go słyszycie. Ale tak, gdziekolwiek on jest, muszę go po prostu dopaść. Tutaj byłem, a no byłem przecież, tu były te trzy. Nadal słychać. Może tam wyżej. Nie wiem, albo to ten głupi, który odpowiada tylko za napełnienie butelki. No bardzo możliwe. Teraz tak, stąd możemy gdzieś pójść w wiele miejsc, czy tylko w jedno? Chyba tylko w jedno. Tylko jedna taka dosyć. Liniowa lokacja. Ale wiecie, też nie ma co mieć za złe takich bardziej liniowych miejsc. Nie wszystko może mieć 20 różnych ścieżek niezależnych od siebie. Albo nie wszystko jest takie też... Uciek, niestety. A też nie wszystko musi w ogóle mieć sens, wiecie, można było zwiedzać na 20 właśnie różnych sposobów, czy tam, właśnie, takie podziemia, zamki, miasta nawet takie jak to coś, które mają dosłownie jeden konkretny sposób na zwiedzanie, no to wszystko ma sens i jest potrzebne w grze. Dobra. A, nie mogę tutaj nawet konia wezwać, super. Żeby nie było trochę mnie zaniepokoi, ale z drugiej strony jest to pocieszające. Przynajmniej jestem świadom, że moje własne umiejętności muszą to być wystarczające. Nigdzie nie będzie jakichś skoków, których nie jestem w stanie zrobić samą postacią, ani nic tego typu. I jesteśmy znowu w jakimś wielkim, zakopanym czymś. Kamień Kowalski 5. Miło, miło. To kiedy dostanę mój kamyczek, ten, no nie pamiętam jak się nazywa, ponury? Jakoś tak? A wiecie, ten biały na siódemkę. Kolejny remedium zgiętych palców. Czyli przedmiot do zobaczenia znaków przyzwania. Chociaż szczerze mówiąc nawet nie ogarniam do końca jak to działa, bo nie testowałem go szczególnie. A jak to nawet testowałem, to często było tak, że dosyć co ciekawe znaki tego gościa, z którym dajmy to chciałem grać w koopa, to się pokazywało bez tego czegoś. Poza tym też nie rozumiem, czemu w świecie gry to rozdają. Kiedy to tak dosłownie pokrywane białe mięso rozjaśniające umysły. Wiecie, po co to w ogóle rozdają, skoro kwiatki, z których to się tworzy, rosną prawie wszędzie i to można tak natworzyć sobie ile się chce, nie przejmując się niczym. Wiecie, no, wiecie, nie żebym miał pretensje. Są dawać, okej, okay, fajnie. Jeśli ktoś nie zna się na craftingu albo nie chce craftować, czy za słabo zwiedza, to super, będzie też miał dostęp, ale... Ja mi zastanawiam naprawdę, czemu tak dużo tego dają, skoro to jest takie prosto dostępne. I tak, mamy miejsce łaski. A to oznacza, że prawdopodobnie powinienem zakończyć ten epizod, nie przejmując się niczym więcej, bo jesteśmy w Nokronie, wiecznym mieście. I tutaj to już wygląda bardziej miastowo i bardziej ładnie. Ej, w sumie jedyne co tylko to, że w sumie Blight się nigdzie nie pokazał, co mnie trochę martwi. Wiecie, tak zwiedzam z przyjemnością, super wszystko, no. A jednak z nim miałem pogadać. Mieliśmy wspólnymi siłami to robić, więc... Bardzo możliwe, że się stąd po prostu wyteleportuję i wiecie, poszukam gdzieś gościa. No ale tak, póki co, co? Chyba na tym naprawdę zakończymy. Co mamy? Dzwonek kulisty zbieracza upiornych konwali. Znalazłem coś na szybko, ale tak. Dalej już nie idziemy. Dalej to wszystko w kolejnym odcinku. I tak, no. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście zadowoleni z mojego sukcesu. No i cóż, dzisiaj może jakoś bardzo dużo rzeczy się nie zrobiło, tylko... No niewielkie jakieś takie zmiany. A, i póki pamiętam, mamy trzecie miejsce, no tak. A to oznacza między innymi to, że mogę teraz zarzucić coś. Jej, jeszcze więcej statystyk. Tylko co? No, po prawdzie, czym prawdę mówiąc, nie wiem co dorzucić, nie mam co dorzucić za bardzo, więc... może po prostu na ten moment zarzuciłbym... Więcej energii czy udźwigu? Dobra, więcej udźwigu. Później się pomyśli jeszcze co i jak. No a teraz, skoro to już mam za sobą, przypomniałem sobie, że mam właśnie trzecie miejsce, to dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podobało ponownie. No i do następnego, więc trzymajcie się i hej hej!